Jerozolima za czasów Jezusa Chrystusa. Starożytna Jerozolima wyglądała inaczej niż dzisiejsza. Na wzgórzu Ofel znajdowało się otoczone murami dawne miasto króla Dawida. Obok na wzgórzu Moria znosiła się świątynia jerozolimska, zbudowana na miejscu dawnej świątyni Salomona. Rozległy plac, dostępny dla wszystkich, otoczony był krużgankami i portykami, a w środku znajdował się budynek świątyni. Otoczona murami wewnętrzna część dostępna była tylko dla Izraelitów. Składała się ona z dziedzińca kobiet, dziedzińca mężczyzn oraz dziedzińca kapłanów. Do najważniejszego i najświętszego miejsca mógł wchodzić tylko arcykapłan. Na stronie wschodniej znajdował się portyk Salomona, natomiast na stronie zachodniej wznosił się wspaniały portyk królewski. Ponieważ północno-zachodnia część miasta była słabo ufortyfikowana, wybudowano tam twierdzę. Od kiedy Rzymianie zajęli miasto, rezydował w niej Poncjusz Piłat. W przeciwnej części miasta, na wzniesieniu, znajdowała się twierdza Heroda wraz z przylegającą do niej cytadelą. Twierdza była połączona wiaduktem z zachodnim wejściem na plac świątyni. W najniższej części miasta znajdował się kanał odprowadzający wodę. Biegł on wzdłuż zachodniej ściany świątyni do zbiornika. Była to prawdopodobnie sadzawka Siloam, do której Pan Jezus skierował człowieka niewidomego od urodzenia, aby się w niej obmył. Poza murami miasta znajdowało się źródło Gihon, zwane też źródłem Marii. Ponieważ zaopatrzenie wodą było bardzo ważne dla miasta na wypadek jego oblężenia, król Ezechiasz polecił wykuć w skale tunel doprowadzający wodę ze źródła do zbiornika. Odpływ z tego zbiornika łączył się z sadzawką. Na drugim krańcu miasta znajdowała się sadzawka Betesda, zaopatrzona w krużganki, której anioł poruszał wodę. Przy tej sadzawce Pan Jezus uzdrowił chorego, którego nie miał kto wprowadzić do wody. Z bramy Złotej Świątyni prowadziła droga poprzez Dolinę Cedronu na Górę Oliwną, gdzie znajdował się Ogród Oliwny. Ze szczytu tej góry Pan Jezus wstąpił do nieba. Oprócz drogi wiodącej na Górę Oliwną, z Jerozolimy wychodziły inne ważne drogi, między innymi do Jerycha, do Samarii, do Damaszku, do Emaus, do Betlejem, a także do Morza Martwego. Na górze poza miastem znajdowała się Golgota. Dawniej był tam kamieniołom, ale później założono tam ogród, a w skałach kuto grobowce. W jednym z takich grobowców złożono ciało Pana Jezusa po zdjęciu z krzyża. Jerozolima w czasach Pana Jezusa składała się z części zamożnej, położonej najwyżej, części biednej, leżącej w dolinie oraz części znajdującej się na zachód od świątyni. W części zwanej dziś Syjonem Chrześcijańskim znajdował się wieczernik. Był to zwykły, obszerny dom z salą na górze. W zamożnej części, oprócz domów bogatych mieszkańców i kapłanów,
mieścił się także rynek, a nawet teatr. Bliżej świątyni znajdował się dawny pałac królewski, gdzie zatrzymywał się Herod, kiedy przebywał w Jerozolimie. W południowej stronie miasta znajdował się prawdopodobnie grobowiec króla Dawida, w pobliżu którego stały pałace Annasza i Kajfasza. Pozostała część miasta ulokowana była dookoła pretorium Piłata. Według najstarszej tradycji pretorium Piłata Pan Jezus był przesłuchiwany, ubiczowany i skazany na śmierć. Tu rozpoczęła się droga krzyżowa. Pan Jezus wziął krzyż na swoje ramiona i z pretorium przeszedł drogą wiodącą przez miasto. Po przejściu przez bramę został zaprowadzony na Golgotę i tam ukrzyżowany.